Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, właśnie temu, dla którego się zgromadzamy i wokół Niego się dzisiaj gromadzimy. Tak na początku mam takie pragnienie, aby nas wszystkich błogosławić, a zatem błogosławię Ciebie, siostro, bracie, każdego, który jest w tej kaplicy. Błogosławię też z całego serca wszystkich słuchających poprzez media i niech to błogosławieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa dzisiaj obejmie, niech dosięgnie każdego, który będzie słuchał tego słowa. Amen. A teraz już proszę, pomódlmy się, aby nam dzisiaj Bóg usługiwał, aby Duch Święty nas dzisiaj w tej usłudze poprowadził, aby namaścił to słowo, które będzie dzisiaj zwiastowane. Duchu Święty Boże, tak Cię proszę z całego serca, aby dzisiaj to słowo było zwiastowane przez Ciebie, nie przeze mnie. Proszę Cię o namaszczenie, Panie, dla Twojego słowa, dla każdego z nas, Panie. Otwórz nasze serca, Panie, uspokój nasze myśli. Panie, spraw swojej mocy, aby to słowo było dla nas takim chlebem życia, abyśmy po tym nabożeństwie wyszli innymi ludźmi, przemienionymi, podobnymi do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Siostry i bracia, chciałem dzisiaj mówić o nawróceniu. I chciałem mówić o dwóch nawróceniach. Jedno nawrócenie starotestamentowe, może się zdziwicie, a drugie nawrócenie nowotestamentowe. I moi drodzy, czytamy w Bożym Słowie, że jeżeli się nie nawrócicie, nie ujrzycie nawet Królestwa Bożego. To są trudne słowa i nie dla wszystkich zrozumiałe. Dlatego dzisiaj chciałbym trochę na ten temat powiedzieć. Ale kochani, co mnie, że tak powiem, sprowokowało, skłoniło do rozmyślania nad nawróceniem. Są to słowa wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa do Szymona Piotra. I tak czytamy. Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, gdy się nawrócisz, wzmacniaj swoich braci. Kochani, takie słowa do Piotra, to ktoś pomyśli, no niesamowite, ale do tego jeszcze wrócimy. Pomówmy trochę o nawróceniu, posłuchajmy. Jak tutaj już poprzez pieśni, poprzez modlitwy, Bóg dał nam zrozumieć, że On ze swej strony zrobił wszystko, żeby człowiek był zbawiony, żeby mógł żyć z Nim wiecznie, żeby człowiek żył z Nim wiecznie, ale w wiecznej szczęśliwości. I sposób na to był tylko jeden, bardzo taki dramatyczny, ale tylko jeden. Bóg Ojciec poświęcił swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby umęczony, zbity, ukrzyżowany umarł za nasze grzechy. Aby nas wykupił z mocy złego. Odkupił dla Boga żywego, prawdziwego. Nie srebrem, nie złotem jesteśmy odkupieni, ale krwią Jezusa Chrystusa, krwią niewinnego baranka.
Tylko Jezus mógł tego dokonać. Bo był bez grzechu. Wiecie, mógłbym dzisiaj nawiązać do Starego Testamentu, do baranka i tak dalej, ale nasze nabożeństwo by się zbyt przedłużyło. Więc powiem tylko, żebyśmy pamiętali, że tylko Jezus mógł tego dokonać, bo On był bez grzechu. Na krzyżu zostały odkupione nasze winy. Doznajemy pod krzyżem pokoju, przebaczenia i prawdziwego pokoju z Bogiem. Amen. Gdzie indziej tego nie doświadczysz, tego nie doznasz, to tylko możesz doświadczyć i doznać poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Kiedyś bardzo dziękowałem Bogu za pewną rzecz, którą pomógł, tak to powiem swoimi słowami, pomógł mi pewien problem rozwiązać, pewną rzecz załatwić. I taką miałem autentyczność, wdzięczność dla Boga. I mówię, Boże, jak Ci dziękuję. A wtedy usłyszałem taki głos. Tak, za to, co Ci pomogłem, to mi dziękujesz. A jak często Ty mi dziękujesz za to, że posłałem swojego Syna Jezusa na krzyż, abyś miał życie wieczne. Kochani, zatrzęsły mi się nogi. Pojawiły się łzy w oczach, bo musiałem się przyznać i przeprosić. Boże, tak rzadko dziękuję Ci, Ojcze, za Jezusa Chrystusa i za to, czego dokonał dla mnie na krzyżu Golgoty. A więc, tak jak powiedziałem, Bóg ze swej strony uczynił wszystko, aby człowiek mógł żyć w tej wiecznej szczęśliwości razem z Bogiem, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. A zatem nasuwa się pytanie, co musi zrobić człowiek? Co musi zrobić człowiek? Co ja muszę zrobić, ty, bracie, siostro, by być zbawionym, by żyć wiecznie? I może ktoś, kto słucha, powie, pastorze, o czym ty mówisz? Przecież jestem ochrzczony, przecież byłem w komunii, czy w bierzmowaniu, czy jakiś inny jeszcze obrząd jest spełniony. Ale ja, kochani, ja nie o tym chcę mówić. Ja nie mówię o Kościele, o niczym innym, jak tylko o tym, co mówi Słowo Boże. A Słowo Boże powiada, musicie się nawrócić. Musicie się nawrócić. Dlaczego człowiek musi się nawrócić? Ktoś może zapytać. Ano dlatego, że człowiek wybiera własną drogę. Drogę, którą sam chce iść, chce decydować o wszystkim w swoim życiu. Ale, kochani, nie jedna droga zda się człowiekowi prosta. Tak czytamy w przypowieściach Salomona. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, ale prowadzi donikąd. Człowiek potrzebuje drogi, człowiek potrzebuje przewodnika. Amen. I to właśnie, i tym właśnie jest nasz Pan Jezus Chrystus, który powiada, ja jestem droga, prawda i żywot. Ten świat ciągnie, kusi. Człowiek jest rozdarty. Co innego mówi ten świat, co innego ten proponuje ten świat. Co innego mówi Bóg. I może każdego dnia musisz dokonywać
wyboru, czy idziesz drogą Boga, czy własną drogą. Kochani, nasze życie, nasza droga życia często idzie w złym kierunku. Idzie tak, że oddalamy się od Boga. To nasze ja, to wszystko, co nam świat proponuje, odciąga nas od Boga. I odchodzimy, a może inne słowo, oddalamy się od Boga. Dlatego Biblia powiada, musicie się nawrócić. Cóż to jest to nawrócenie? Pozwólcie, że coś zademonstruję tu. Otóż nawrócenie to jest zupełne odwrócenie się. Popatrzcie, kiedy patrzyłem w tamtą stronę, widziałem coś innego, ale kiedy się odwracam, tamto jest za mną, przede mną jest coś nowe, widzę coś nowego. Bo wiecie, jak to jest? Często ludzie się nawracają tak do połowy. I jednym okiem zagląda na to, co było stare, a drugim okiem na to, co chce nowego od Boga. Tak się nie da, kochani. Nawrócenie musi być dokumentne, musi być szczere, musi być doskonałe przed obliczem Boga. Bo inaczej nie ujrzysz nawet Królestwa Bożego. Musisz rozprawić się, kiedy się nawracasz. Musisz rozprawić się z grzechem, z nałogiem, z tym wszystkim, co cię od Boga oddalało. Musi być koniec. Szczere nawrócenie polega na tym, że nie wracasz do tego, co było. Bóg daje nowe rzeczy, piękne rzeczy, wspaniałe rzeczy. Ale warunek jest jeden, abyś nie wracał do starego. Musisz mieć nowy cel. Kochani, mogę powiedzieć o sobie, że jako bardzo religijny człowiek, kiedy się nawróciłem, to zobaczyłem jakby innego Jezusa. Narodziła się we mnie taka chęć. Panie Jezu, dla Ciebie wszystko. Byłem szczęśliwy. Mimo, że przed tym byłem bardzo religijny. Na tym polega nawrócenie. Że zostawiamy to wszystko. Ludzie często mówią, do mnie też tak mówiono. A z czego Ty się chcesz nawracać? Jesteś porządnym człowiekiem. Wszyscy Cię szanują. Robiłem to, co inni. Ale ja wiedziałem, że muszę się nawrócić. Tak to czułem wewnętrznie. I pewnego razu poprosiłem o to. To jest przepiękna chwila. To jest najcudowniejsza chwila w swoim życiu, kiedy poprosisz Boga o nawrócenie i doświadczysz nawrócenia, doświadczysz społeczności z Jezusem. Zapraszam Cię. Zrób to w swojej komórce, w swoim domu. Poproś Jezusa, że chcesz się szczerze nawrócić i chcesz iść za Nim. Jak powiedziałem, stare musi przeminąć. Ale moi drodzy, musi być nowy cel, nowa droga. Ale prawdziwe nawrócenie jest też wtedy, albo jest wtedy, kiedy popatrzysz na krzyż. Kiedy popatrzysz na Jezusa, a dobry Ojciec pozwoli Ci zrozumieć, jak bardzo Cię umiłował. I kiedy zrozumiesz, zwrócony twarzą do Boga, zrozumiesz, co to jest przebaczenie, że ono wypływa z miłości Boga, ale też z poświęcenia Jezusa Chrystusa, i zrozumiesz, że każdy z nas za to, co w życiu czyniliśmy, powinniśmy my za nasze grzechy być ukarani. Nie na krzyżu, bo krzyż to był
sposób, jaki wymyślili Rzymian, w jaki sposób Rzymianie mordowali. Dzisiaj są inne metody kary śmierci, nie będę o nich mówił. Ale kochani, jak to zrozumiesz, że Pan Jezus poszedł na śmierć za ciebie, że tam doświadczysz przebaczenia i tam doświadczysz czegoś nowego, czegoś, co nawet przez myśli nie przeszło, to wtedy możesz powiedzieć, że jesteś człowiekiem nawróconym. I to jest prawdziwe nawrócenie. Moi drodzy, a teraz już o tych dwóch osobach, o których chciałem powiedzieć. Pierwszą osobą, która się starotestamentowa, to jest Jonasz. Księga Jonasza. I oto nie będę czytał, bo ta księga jest króciutka, ale wszyscy znamy treść tej księgi. Oto Bóg posyła Jonasza do Niniwy i mówi: głoś, krzycz, wołaj, żeby Niniwa się nawróciła. Niniwa to było miasto zgorszenia. Działy się różne rzeczy w tym mieście, nie będę opowiadał w szczegółach. Tak podobnie jak dzisiaj w świecie. Dzisiaj świat potrzebuje nawrócenia. Świat potrzebuje nawrócić się do Jezusa. Ale co robi Jonasz? Jonasz mówi: nie, nie, Panie Boże. Ja Żyd, ja Izraelita, ja pójdę głosić tym nieobrzeżańcom, pójdę głosić Niniwie, żeby się nawróciła? Nie ma mowy. Widzicie, jak patrzy na człowieka człowiek, a jak patrzy na człowieka Bóg. Jonasz się buntuje i znacie treść tej księgi, jego pobyt w brzuchu ryby i tak dalej, i tak dalej. W końcu idzie, zwiastuje, przechodzi przez miasto, krzyczy, woła: upamiętajcie się. Niniwa się nawróciła. Ale Jonasz pozostał w buncie, dalej był zbuntowany przeciwko Bogu. I oto w pewnym momencie do tego zbuntowanego Jonasza, posłuchajcie, przychodzi Bóg. To posunięcie, a więc to, że Niniwa się upamiętała, to bolało Jonasza. Zamiast się cieszyć, to jego to bolało. On był przygnębiony z powodu tego. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy: ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarsisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce, okazującym litość w nieszczęściu. Niniwa się nawróciła, Jonasz nie. Jonasz jest w buncie. A teraz, Panie, proszę, zabierz moją duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Aż do tego stopnia był Jonasz zbuntowany. Lecz Pan zapytał: pomyśl, czy słusznie się gniewasz? Czy słusznie gniewasz się na Boga? Za wiele rzeczy w twoim życiu obwiniałeś, a może nadal obwiniasz Boga. I gniewasz się na Niego. A dzisiaj Boże Słowo powiada: pomyśl, czy to trzeba na Boga, czy warto się na Boga gniewać.
Następnie Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu. Chciał zobaczyć, co stanie się w mieście. Ciekawość go zatrzymała. A Pan Bóg wyznaczył krzak rycynowy. Miał on wyrosnąć nad Jonaszem, dostarczyć mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie się cieszył z tego krzaka. Nazajutrz jednak wraz z nastaniem poranka Bóg wyznaczył robaka, aby podgryzł krzak, także ten usek. A gdy jeszcze było słońce, wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce prażyło nad głową Jonasza tak, iż omdlewał i życzył sobie śmierci. Wolałbym umrzeć niż żyć. Wtedy Bóg zapytał Jonasza: czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaku rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz, słusznie. I to śmiertelnie się zagniewał. A Pan na to: ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usekł w ciągu jednej nocy. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 20 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżnić między tym, co prawe i lewe. Moi drodzy, do tego zbuntowanego Jonasza przychodzi Bóg. Przychodzi z miłością i stara się mu wytłumaczyć: Jonaszu, ty niesłusznie jesteś na mnie zagniewany. To ja kocham i miłuję człowieka i ciebie też. I dopiero wtedy Jonasz zrozumiał, że Bóg to jest łaskawy Bóg. To jest Bóg pełen miłości i miłosierdzia. I wtedy Jonasz szczerze nawrócił się do Boga. Wtedy już się nie odzywał. Wtedy bunt uszedł, ustąpił. I Jonasz zrozumiał Boga, jak wielki i wspaniały jest Bóg. Jak bardzo kocha człowieka. I takim nasz Bóg jest. Tą najwspanialszą miłość okazał nam podczas albo w treści Nowego Testamentu, kiedy mówimy o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Tak, Jonasz zrozumiał, że Bóg jest dobry, łaskawy i pełen miłosierdzia. I to było jego nawrócenie. Zrozumienie Boga, jakim jest, zrozumiał, z kim ma do czynienia. A teraz przejdźmy może do Piotra. Tak jak to czytałem: Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać, a ty, jak się kiedyś nawrócisz, umacniaj swoich braci. Siostry i bracia, to są... Pan Jezus wypowiedział te słowa do Piotra i te słowa na Piotrze nie zrobiły żadnego wrażenia. On nic z tego nie zrozumiał. Nie wziął tego do serca. Odpowiedział mu Pan Jezus. I może powiesz tak: bracie, ale Piotr nienawrócony, Piotr, który był na górze przemienienia, czy on mógł być nienawrócony? Piotr, który chodził za Jezusem, mógł być nienawrócony?
Moi drodzy, jakbyśmy to przenieśli na nasze czasy, mamy wspaniałe zbory, prawda? Ale czy wszyscy w zborach są nawróceni? Oto jest pytanie. Oto jest pytanie. Że może wielu ludzi przychodzi, słucha, nawet mówi, o, dobrze było, ale czy są nawróceni? Pomyślmy nad tym. Ja i ty przychodzimy do zboru, ale myślmy o swoim nawróceniu. Piotr powiada, że jest gotowy iść na śmierć. Gotowy jestem, Panie, iść z Tobą na śmierć. Ale dalej jest człowiekiem nienawrócony. Dalej jest nienawrócony. On chce, on jest gotowy. Jemu tak się przynajmniej wydawało, że jest gotowy iść na śmierć. Ale coś wam przeczytam. Nie wiem, czy to pamiętacie z Ewangelii Mateusza. Posłuchajcie. Piotr wziął go wówczas na stronę, bo Pan Jezus mówił o swojej śmierci. I Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech cię Bóg przed tym zachowa. Panie, co ci się może zdarzyć? On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Patrzcie, jakie wydawałoby się, co to się stało? Pan Jezus mówi o śmierci, a powiedziałbyś, a Piotr przecież z dobrego serca mówi, nie przyjdzie to na ciebie. Niestety, to nie były słowa Boże. Pan Jezus wyraźnie karci Piotra, mówi, nie mów takich rzeczy, bo zły przez ciebie przemawia. Kochani, dalej pociągnijmy. Piotr znał Jezusa, jak może najlepiej ze wszystkich. Wszystko o nim wiedział. Zrobiłby dla niego wszystko. I zadam pytanie, czego brakowało Piotrowi, żeby być nawróconym? Dowiemy się. Jeszcze parę zdań i dowiemy się. Dochodzi do zaparcia. Piotr zapiera się Jezusa. Ten, który jeszcze niedawno mówi, gotowy jestem z Tobą iść na śmierć. Nagle w obliczu zagrożenia, niebezpieczeństwa zapiera się i może ci przez głowę myśl przeleciała, no jak mógł tak zrobić? Nie wiesz, gdybyś był na tym miejscu, czy nie postąpiłbyś tak samo. Moi drodzy, każdy grzech jest zaparciem się Jezusa Chrystusa. A ile razy w swoim życiu zrobiłeś coś, co się Bogu nie podobało, bo co by inni powiedzieli? Przypomnij sobie. Łatwo jest kogoś oskarżać, ale trudno jest samemu sobie spojrzeć w oczy. Dramat Piotra. Piotr po tym, co się stało, dopiero potem zrozumiał, co zrobił. Ale już było za późno. Już sytuacji nie odwrócisz. I tak jest często w naszym życiu, że kiedy troszeczkę jakby odwrócimy się od Chrystusa, jesteśmy zdolni popełnić złe rzeczy. Ale to, co się stało, to się już nie odwróci. Jak to Czesi mówią, to se ne vrati. Już to
już było, przeminęło. Piotr płacze, żałuje, ale już sytuacji nie odwróci. Był nawrócony. Piotr odchodzi. Co więcej, po zmartwychwstaniu nie szuka Jezusa. Nie chce go przeprosić, prosić o wybaczenie. Stoi gdzieś z boku. Chce żyć, ale jego serce jest rozdarte. Jest pełne poczucia winy. I nie wie, co z tym zrobić. Chce uciekać, bo taka jest nasza ludzka natura, że często chcemy uciekać. Ale dokąd? Jest gotowy żyć z tym poczuciem winy. Jak sobie z tym w życiu poradzi, nie miał pojęcia. Ale, moi drodzy, Bóg nie chciał, żeby tak żył. Pan Jezus nie chciał, żeby Piotr żył z poczuciem winy. I może w swoim sercu też jest coś, co ciągle cię oskarża. Masz poczucie winy czy poczucie krzywdy. Nie wiem co, ale mogę ci powiedzieć jedno, że Pan Jezus nie chce, żebyś z tym żył. Musisz mu to powiedzieć. Musisz o tym z nim porozmawiać, bo tylko on ma moc, aby to zmienić. Nie chce, byś tak żył. I jest pytanie, kiedy Piotr się nawrócił? No dojdziemy za chwileczkę do tego. W Ewangelii Marka czytamy, już chwileczkę, bo miałem wszystko poznaczone, a gdzieś mi uciekło. Ewangelia Marka 16:7. O, jest. Takie słowa Pan Jezus wypowiada. Posłuchajcie. Idźcie i powiedzcie uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Tam go zobaczycie. Powiedzcie uczniom i Piotrowi. Co to znaczy? Uczniom i Piotrowi. Ano znaczy to tyle, że Piotr po zaparciu przestaje być uczniem Jezusa Chrystusa. Stracił uczniostwo. Stracił z Jezusem relacje. Ich jakby bliskość się skończyła. Ale wiecie co? Jezus z niego nie rezygnuje. I może ty jesteś w takiej sytuacji, że cię jest wstyd przed Bogiem się do czegoś przyznać. Że mówisz, nie mam sumienia prosić o przebaczenie. Nie myśl tak. Bo Bóg nigdy z ciebie nie zrezygnował. Tak jak nie zrezygnował z Piotra, który go się zaparł. Chce go mieć, Piotra. Piotr jest cenny w oczach Jezusa. Tak jak i ty.
jesteś cenny w oczach Jezusa, mimo że ci się przydarzają różne rzeczy. Ale pamiętaj, jesteś cenny w oczach Jezusa Chrystusa. Tak jak każdy człowiek. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale werset 15-18. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy ty kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Pan na to paś moje owce. W końcu zapytał po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zrozumiał, że się go Pan zapytuje już po raz trzeci, czy kochasz mnie, i odpowiedział: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Piękny fragment. Ale wiecie, do tego fragmentu dorobiono niesamowite historie. Bo wielu twierdzi, że w tym fragmencie jakoby Piotr jest postawiony ponad innych, że jakoby w tym momencie staje się pierwszym papieżem, a jeszcze kościoła nie było. I mógłbym przytaczać wiele, wiele innych błędnych teorii z tym związanych, które wypaczają najważniejszy sens tego spotkania Jezusa z Piotrem. To nie o to chodziło. Kochani, Piotr 3 razy się zaparł. 3 razy go pyta Jezus, czy mnie miłujesz. To po prostu przywrócenie uczniostwa, to rehabilitacja. Piotr znowu staje się uczniem. Aleluja. Myślę, że radość wypełniła serce Piotra. Oto Pan przywrócił mi godność ucznia. Jestem znowu blisko. Widzicie, kiedy człowiek zrobi coś złego, a usiądziesz, się klękniesz i przeprosisz Boga, to właśnie tak się dzieje, że przychodzi taki Boży pokój. Było, minęło. Dzisiaj wiemy, że za to wszystko zapłacił Jezus na krzyżu. Jezus przychodzi do Piotra tak, jak Bóg przyszedł do Jonasza. Przychodzi ze swoją miłością, przychodzi ze swoją dobrocią, ze swoim przebaczeniem. To musiałoby być serce kamienne, gdyby tego nie zrozumiało, nie przeżyło. Nie czyni mu wymówek, nie mówi: Piotrze, co ty zrobiłeś, albo jak mogłeś. Z miłością go pyta, czy go miłujesz. Nic więcej. Więcej pytań nie było. Teraz, w tym momencie, Piotr szczerze się nawraca do Chrystusa. Tego Piotrowi brakowało do nawrócenia. I posłuchajcie, prawdziwie nawrócone serce to szczere umiłowanie Jezusa. Amen? I moi siostry i bracia, słuchacze, możesz o Jezusie wiedzieć wszystko. Wszystko, o czym mówi Biblia, jeszcze więcej. Ale dopóki nie umiłujesz Jezusa Chrystusa ponad wszystko,
nie będziesz człowiekiem nawróconym. Bo umił prawdziwe nawrócenie. To jest odwrócenie się od grzechu, tak jak mówiłem. Ale też umiłowanie Chrystusa z całego serca. Bo cóż z tego, że w pewnym momencie się odwrócisz od złego, a nie będziesz miłował Jezusa Chrystusa, wrócisz tam, gdzie byłeś. Prawdziwe nawrócenie to jest umiłowanie Jezusa. Kogo miłujesz, dlatego żyjesz. Żyjesz dla Jezusa. Zastanów się, odpowiedz sobie sam. Tego nie krzywdzisz. Dla kogo żyjesz, tego nie krzywdzisz. Ani mu wstydu nie przynosisz. Moi drodzy, to skąd tyle zdrad? Tyle rozbitych małżeństw. Mówią, że kochają nawet więcej. Ślubują miłość, wierność. I z byle jakiej przyczyny, czasami z byle kim, zdradza swoją żonę, swojego męża i wydaje się, że jest wszystko w porządku. To jest straszne, prawda? Gdybyś miłował, nie czyniłbyś krzywdy. Jak miłujesz Chrystusa, nie powiem, że nie zgrzeszysz. Bo Biblia powiada, że jeśli mówimy, że nie grzeszymy, kłamcę, złoga czynimy. Ale wtedy, kiedy upadniesz, to masz tą świadomość, że obok ciebie stoi Chrystus ze swoją miłością, ze swoim przebaczeniem i czeka, kiedy się podniesiesz, kiedy przeprosisz i kiedy znów staniesz się uczniem. Moi drodzy, bez nawrócenia nie ma zbawienia. Jeżeli się nie nawrócicie, nie ujrzycie nawet Królestwa Bożego. W liście do Efezjan znany werset: gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby ktoś się nie chlubił. Nie z uczynków jesteś zbawiony. Nie za uczynki jesteś zbawiony. Wiecie, często ludzie mówią tak: trochę robię źle w życiu, a trochę dobrego. I Pan Bóg to tam jakoś wyrówna. Byłem kiedyś na takim kazaniu i potem zadzwoniłem do tego księdza. I mówię mu, że jakąś nową teorię głosi. A on powiada: a Pan jest chyba protestantem. No tak. No i jeszcze było wymiana paru zdań i poprosiłem go grzecznie, żeby sobie przeczytał 53 rozdział Izajasza i dobrze go przemyślał, że za darmo, z łaski jesteśmy zbawieni. Ale kochani, tam jest takie słowo użyte jeszcze, bo, że jest to Boży dar. Co to jest ten Boży dar? Ten Boży dar to jest Jezus Chrystus. Amen. To jest to, co Bóg nam darował. Darował nam Jezusa. Bo gdyby nam Bóg Jezusa nie podarował, nie bylibyśmy odkupieni, nie bylibyśmy zbawieni. Jeszcze wiele innych rzeczy. A więc nie ciesz się, nie chlub się, że jesteś zbawiony, bo na to nie zasłużyłeś, ale Bóg ci to dał. I możesz to mieć, jeżeli jeszcze tego nie masz. Jeżeli dzisiaj się poprosisz o zbawienie za darmo z łaski, możesz to otrzymać. Jest to
Boży dar. Tym darem jest nasz Pan Jezus Chrystus, w którym mamy wszelkie błogosławieństwo niebios. A tak odnosząc to do siebie, zadałem sobie pytanie, a jak to jest w moim życiu? I z przykrością muszę powiedzieć, że czasem jestem Jonaszem. I może każdy z nas czasem jest tak trochę tym Jonaszem, tym zbuntowanym czy nieposłusznym Bogu. Ale każdy grzech, kochani, jest nieposłuszeństwem i buntem wobec Boga. A czasem jestem Piotrem. Upadam. A każdy grzech jest też zaparciem się Boga. Tak jak już tu wspomniałem, ile razy ze względu na ludzi zrobiłeś coś, czego nie powinieneś. Ale pamiętaj, czy czasem jesteś Jonaszem, czy czasem Piotrem, to pamiętaj. Choćbyś tylko to jedno zdanie dzisiaj zapamiętał. Bóg przychodzi z miłością i przebaczeniem. Amen. I już na koniec. Czasami, kiedy mówimy o nawróceniu, to ktoś mi mówi, nawróciłem się 20 lat temu, nawróciłem się 10 lat temu, czy tam 5, czy rok. Ale ja chciałem dzisiaj zadać pytanie, ale nie pytać, kiedy się pierwszy raz nawróciłeś. Ale ja dzisiaj pytam ciebie i siebie. Kiedy się ostatni raz nawróciłeś? Bo po każdym upadku musisz się szczerze nawrócić. Kiedy się ostatni raz nawróciłeś? Kiedy ostatnio tak uklękłeś i przepraszałeś Boga za wszystko, co się w twoim życiu wydarzyło, czy co się w danym momencie wydarzyło? Nie bądź, nie żyj historią i nie opowiadaj, że się nawróciłeś 20 lat temu. Kiedy się ostatnio nawróciłeś, kiedy upadłeś, to jest najważniejsze dla ciebie i przed Bogiem. Amen. Pochylmy nasze głowy. Może słuchałeś tego zwiastowania i chciałbyś się pomodlić taką modlitwą. Chciałbyś się dzisiaj szczerze nawrócić do Jezusa i na nowo umiłować Go całym sercem. Jeżeli jest takie pragnienie w twoim sercu i ty tutaj w zborze i ty słuchający, jeżeli jest w twoim sercu takie pragnienie i chcesz powiedzieć, Jezu, chcę się nawrócić i chcę cię umiłować całym sercem, to powtarzaj za mną. Drogi Panie Jezu, przychodzę do ciebie dzisiaj. Otwieram przed Tobą moje serce. Otwieram przed Tobą moje życie. I Panie, proszę Cię, dzisiaj, tu i teraz, chcę się szczerze, z całego serca nawrócić do Ciebie. Panie Jezu, pomóż mi, abym był człowiekiem szczerze nawróconym. I proszę, wypełnij moje serce, moje życie miłością, abym prawdziwie, z całego serca umiłował Ciebie, Panie Jezu, i bliźnich, którzy są wokół mnie. To pomóż mi, Jezu. Amen.